dłuższego czasu rodzice muszą wydawać więcej pieniędzy na przygotowanie dzieciom posiłków w domu. Teraz więcej wydadzą również na wyżywienie dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach. Wiele miast zastanawia się nad zwiększeniem opłat za wyżywienie, a niektóre już wprowadzają podwyżki. Od 1 listopada rodzice w Bytomiu zapłacą więcej o 2 zł dziennie. Posiłki w szkołach będą teraz kosztować 9, a w przedszkolach 12 zł. Jeżeli chodzi o stawkę dotychczasową, bardzo trudno jest przygotować obecnie wartościowe dla dzieci posiłki, które są zgodne z normami żywnościowymi i z wszystkimi wymaganiami dotyczącymi wyżywienia zbiorowego. Jeżeli chodzi o reakcje rodziców, to reakcje są różne. Oczywiście rodzice rozumieją to, że ten wzrost jest podyktowany ogólnym wzrostem cen na rynku. Rodzic, który nie chce płacić więcej, może zrezygnować z części posiłków. Ta podwyżka jest podyktowana tym, że dyrektorzy nie są w stanie zapewnić już pełnowartościowego posiłku dla dzieci w takich stawkach, jakie rodzice płacili do tej pory za wkład do kotła. Oczywiście ma na to wpływ galopująca inflacja, rosnące ceny energii. Musimy się po prostu dostosować do realiów, dlatego te podwyżki. Ale nie tylko Bytom podnosi stawki za wyżywienie w miejskich placówkach. Ceny posiłków zmienią się też w Katowicach, na razie w żłobkach. Gotowy jest już projekt uchwały w tej sprawie. Stawka dzienna wzrośnie z 6,65 zł do 9,50 zł. Dział księgowo-finansowy żłobków miejskich w Katowicach przeanalizował sytuację na rynku, zweryfikował, jak wyglądały ceny produktów w 2021 roku, porównał to z analogicznym okresem roku 2022 i tu mowa o 37% wyższej kwoty, jeśli chodzi o zakup samych towarów. Należy zakładać, że Bytom i Katowice to dopiero początek, bo obecne ceny wyżywienia w żłobkach, przedszkolach i szkołach będzie trudno utrzymać w większości miast. Prace nad przebudową drogi krajowej nr 91 w Częstochowie wkrótce zostaną wznowione. Miasto wybrało w przetargu firmę, która dokończy budowę po konsorcjum firm, które zeszło z placu budowy w kwietniu tego roku. No, ja mam złe przeczucia. Dlaczego? No dlatego, że uważam, że powinni byli temu poprzedniemu wykonawcy dopłacić i powinien był kontynuować pracę. Tak jest moje zdanie. Nie wiem, dlaczego tak się stało. No, najwyższy czas. Były duże utrudnienia? Są bardzo. A nam tam kładkę zabrali, rozebrali. Jak my mamy chodzić? Czy do przychodni, czy gdziekolwiek? Na drugą stronę. Nikt nie myśli o nas. Pracę na najważniejszej drodze w Częstochowie dokończy spółka NDI. Wyłonienie nowego wykonawcy wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami. My tak naprawdę musimy być przygotowani na zapłacenie około 100 milionów, poniesienia około 100 milionów dodatkowych kosztów, z których większość będziemy chcieli refundować przede wszystkim z funduszy unijnych. Natomiast no, ceny idą w górę i prawda jest taka, że nawet tam, gdzie nie mamy nowych wykonawców, to ustawowo musimy przeprowadzać waloryzację. No, wszyscy wiemy, co dzieje się na rynkach. Mimo wszystko miasto zapewnia, że gdyby uwzględnić waloryzację i pozostawić wykonawstwo poprzedniemu konsorcjum, różnica byłaby niewielka. Teren budowy został już przekazany nowemu wykonawcy. Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze. W przyszłym tygodniu rozpoczną się już pierwsze takie widoczne roboty. Na razie przy obowiązującej organizacji ruchu rozpoczniemy przebudowę kolizji sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych i kanalizacji deszczowej. Natomiast w dalszej kolejności, już po zmianie organizacji ruchu, ale ta zmiana nastąpi w przeciągu kilku tygodni, będziemy dokonywać rozbiórek pozostałych części istniejących przejść podziemnych, rozbiórki obiektu nad Wartą, przebudowy sieci ciepłowniczej i kanalizacji deszczowej. Najbardziej widocznym elementem przebudowy będzie nowa estakada. Stara została już rozebrana. Od 1 października pacjenci Gliwickiego Instytutu Onkologii nie będą musieli zastanawiać się, gdzie zaparkują swój samochód. To zawsze był jeden z większych problemów tej placówki. Niektórzy pozostawiali swoje pojazdy w miejscach niedozwolonych, blokując przejazd innym. Wielopoziomowy parking ma znacznie ułatwić dojazd do Gliwickiej Onkologii. Bo tutaj trudno gdzieś zaparkować, trzeba było czekać albo wracać do domu i mąż drugi raz przyjeżdżał. A teraz już myślę, że będzie bardzo dobrze, dziękuję, bo to było bardzo potrzebne. Się siedziało w samochodzie godzinami, żeby wjechać na puste miejsce, no ale już to za nami. Jak tłumaczy dyrektor Gliwickiego oddziału, tylko w ubiegłym roku hospitalizowanych było tam ponad 42 tysiące chorych. To jest bolączka prawie wszystkich polskich szpitali, gdzie tych miejsc parkingowych brakuje albo jest ich za mało. No i dostanie się
praktycznie na specjalistyczną konsultację przez pacjenta, który przyjeżdża z do odległego miejsca, więc musi przyjechać samochodem, często naprawdę było bardzo niewygodne i powiedziałbym denerwujące wręcz. My chyba ten problem rozwiązaliśmy już skutecznie. Nowy parking pomieści 807 samochodów, w tym 32 miejsca dla niepełnosprawnych. Jest też stacja ładowania samochodów elektrycznych. Parking został wybudowany w formule zaprojektuj i zbuduj, a prace rozpoczęły się w 2021 roku. Projektowaliśmy go właściwie od początku, tylko w oparciu o tak zwane wymogi funkcjonalne narzucone przez zamawiającego. I ten proces realizacji trwał około 9 miesięcy, łącznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. No i potem około 10 miesięcy realizowaliśmy ten obiekt. Parking został sfinansowany ze środków własnych Instytutu Onkologii. Całkowity koszt wyniósł 24 miliony złotych. Wjazd na parking odbywać się będzie od ulicy Sienkiewicza na zjeździe z drogowej trasy średnicowej. Pierwsze 15 minut będzie bezpłatne, a za pierwszą godzinę trzeba zapłacić 4 zł. Każda kolejna to koszt w wysokości 2 zł. Tak wygląda obecnie Park Miniatur Sakralnych w Częstochowie. Otwarty w 2011 roku obiekt niszczy jest dnia na dzień i nie przypomina już miejsca, które niegdyś chętnie odwiedzali mieszkańcy i turyści. Dziś o parku wiele osób już nie pamięta. Czy pamięta pani Park Miniatur Sakralnych w Częstochowie? Nie kojarzę. Wie? Nie. Był taki obiekt? Nie byłam tam. Są też tacy, którzy byli w parku, ale ten ich nie zachwycił. Byłem. Nieciekawe. Dlaczego? Bo to takie małe, takie udawanie czegoś, wie pan. Ani to wierne kopie, ani to wierne jakieś oddanie. Taki park ze ścieżką. Byłem tam. Można odwiedzić, no ale jestem mieszkańcem, no więc raz wystarczy. W Parku Miniatur Sakralnych można było zobaczyć m.in. miniatury Placu Świętego Piotra, Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem czy Ostrą Bramę w Wilnie. Dopełnieniem parku jest 14-metrowa figura papieża Jana Pawła II. Dziś obiekty są naruszone zarówno przez czas, jak i wandali. Niewiele wiadomo też na temat obecnych właścicieli tego terenu. Myślę, że w tym takim pierwotnym zamierzeniu wyglądało to na początku całkiem nieźle. Później niestety prawdopodobnie nietrafione nieco inwestycje w tym parku. Takie elementy, które z różnych przyczyn może nawet nie pasowały do końca do samego parku miniatur sakralnych. Rozszerzały niby ofertę, z drugiej strony nie wiem, czy nie doprowadziły do tego, że ten park nie miał takiej jakby jednolitej oferty. Mowa tu o placu zabaw, parku linowym czy kinie. Informacje o parku miniatur sakralnych można jeszcze znaleźć na facebookowym profilu, ale ostatni wpis pojawił się tam 7 lat temu. Podany tam numer telefonu odbiera była pracownica, która jednak z parkiem od dawna nie ma już nic wspólnego. W niedzielę 2 października odbędzie się kolejna edycja Silesia Maratonu. To już 14. edycja imprezy, która po raz kolejny rozpocznie się na Stadionie Śląskim. Łącznie na starcie stanie prawie 5 tysięcy zawodników. Dodatkowo po raz pierwszy biegacze powalczą o tytuł Mistrza Polski w ultramaratonie. Spodziewam się rekordowego biegu. Startuje dotychczasowy zwycięzca dwóch ostatnich edycji, Andrzej Rogiewicz, który już tutaj 3 razy stawał na podium z roczną przerwą, będzie po raz 4 próbował wygrać najbliższy maraton. Także ja trzymam kciuki i też myślę, że ten kolejny najlepszy wynik na Silesia Maraton również padnie. Silesia Maraton pobiegnie przez 4 miasta: Chorzów, Katowice, Siemianowice i Mysłowice. Kierowcy i pasażerowie muszą przygotować się na utrudnienia. Ulice mają być zamykane na możliwie najkrótszy czas. Nie tylko start tegorocznej edycji odbędzie się na Stadionie Śląskim. Tam też zostanie zlokalizowana meta. Każdy gospodarz obiektu i każdy organizator eventu chciałby, żeby w trakcie jego wydarzenia sportowego padł rekord świata. Ten rekord by zapisał się w tabelach rekordów i jak najdłużej trwał, bo wtedy jest to wspaniała promocja i tego wydarzenia, i tego miejsca. Szans na rekord świata wprawdzie nie ma, ale może paść rekord trasy. Do pobicia jest ubiegłoroczny wynik 2 godziny 19 minut i 7 sekund. Jak poinformowali organizatorzy, odrzucili zgłoszenia zawodników z Rosji i Białorusi.
Dokąd nocą tuptajesz, to zależy. W Sosnowcu chcą, żeby tuptał do domków z liści, które powstały w Parku Bioróżnorodności. Na ten moment mamy 3 zrobione. No też chodzi o to, żeby były liście. Jeszcze tych liści nie ma, pracownicy zebrali tylko to, co się dało. No i gałęzie, które też co jakiś czas spadają, wykorzystujemy, składujemy. I na ten moment mamy akurat na 3 domki wystarczyło, więc tutaj panie wykonały te 3 domki. Natomiast docelowo w większości parków powstają takie domki. Nie wiem, w jakich ilościach powstaną w innych parkach. Na pewno na Kazimierzu też będzie około 3-4 takich domków. Domek dla jeża wykonać może każdy. Ważne, aby ulokować go w miejscu rzadziej uczęszczanym przez ludzi i zacisznym. Poza liśćmi i gałęziami nie potrzeba niczego więcej, bo zresztą natura poradzi sobie sama. Sosnowiec kolejny już raz wychodzi z inicjatywą zabezpieczenia kolczastych mieszkańców miasta przed zimą, bo gest choć symboliczny, to przede wszystkim ma zostawić ślad w świadomości człowieka. Jednak z roku na rok tych jeży jest coraz mniej. One najbardziej cierpią z ręki człowieka tak naprawdę. Czy to trutki na ślimaki, czy podkaszarki, grabie, jakby sprzątanie nadmierne właśnie ogrodów, zwłaszcza jesienią i wiosną, kiedy jest największe ryzyko, że taki jeż jest jeszcze w trakcie hibernacji. Jednak w lato, kiedy matki się rozmnażają, no to też należy mieć na uwadze, że gniazdo jeża często wygląda po prostu jak kubka trawy. I no niestety przez te nasze ludzkie działania, czy no, jakby nieuważanie na drodze, to też powoduje, że tych jeży jest po prostu mniej i mniej z każdym rokiem. Przy sosnowieckich domkach dla jeży wkrótce powstaną specjalne tabliczki informacyjne przygotowane przez uczniów. Chodzi o to, żeby uwrażliwić mieszkańców na fakt, że zabrana kupa liści nie świadczy o zaniedbaniu parku przez służby miejskie i poinformowanie, że prawdopodobnie mieszka tam jeż.